Ja wyrastałem w atmosferze zajmowania się sztuką. Jan Berdyszak należy do czołówki polskich artystów. Urodził się 15 czerwca 1934 roku w Zaworach koło Książa Wielkopolskiego. Dlatego, że mój ojciec był rzeźbiarzem, a wiadomo, że skoro sam działał, no to miał ogromną ilość znajomych, kolegów i spotykali się u nas w domu, więc dlatego ja byłem tam obecny i ja sobie nie wyobrażałem w ogóle zainteresowań innych. Od razu wydawało mi się, że to jest to, co ja czym mogę się zajmować. Do tego była świetna biblioteka ojca. Już jak zacząłem chodzić do szkoły i wcześniej też zresztą przeglądałem. No i to była ta atmosfera, która spowodowała, że ja jakby przylgnąłem do tych zagadnień od dzieciństwa. To się oczywiście rozwijało. Z wiekiem rozumiałem więcej, o czym mówią. To goście w domu z ojcem, o czym rozmawiają. W latach 1952-58 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. No i tak to się zaczynało. W latach zaraz po wojnie ojca bardzo często odwiedzał profesor Jan Broniecki, który zabierał mnie w plener. I tym wszystkim po prostu nasiąkałem. Znałem bardzo wielu ludzi ze środowiska poznańskiego już jako dziecko, dlatego że ojciec mnie zabierał jadąc na spotkanie z Powaliszem czy z Janem Gromadzińskim. No i tak się to potoczyło aż do zdania matury i pójścia na studia. No a na studia była to sytuacja z wyborem dosyć dziwna, bo ja chciałem studiować w Krakowie. I ojciec też zresztą był za tym, żebym studiował w Krakowie, ale się okazało, że mnie nie powiadomiono. Nie dostałem powiadomienia o egzaminach wstępnych. Kiedy pojechałem się dowiedzieć do Krakowa, co się dzieje, kiedy jest ten termin, no to się okazało, że już jest po egzaminach. I nie uczestniczyłem w nich, a w Poznaniu egzaminy były później, no więc pozostał mi Poznań. No i w Poznaniu poszedłem na rzeźbę. Bo w Krakowie raczej myślałem o pójściu na malarstwo, bo właściwie marzyło mi się, żeby studiować jedno i drugie. Dyplom zdobył w pracowni profesora Bazylego Wojtowicza. Jakie nazwiska były ważne dla mnie, to nie ulega kwestii, że nazwisko Taranczewskiego. Jestem absolutnie w dalszym ciągu przekonany, że bardzo wybitne nazwisko Stanisława Powalisza, który jest po prostu niedoceniany jako witrażysta w Polsce, jest nieopublikowany. A to są fantastycznie uproszczone witraże. Bardzo interesował mnie również Lenica, wczesny Jan Lenica, z którym później się przyjaźniłem. Z malarstwa światowego nie ulega kwestii, że największe wrażenie na mnie już jako na dziecku wywarł Picasso. Znałem również dobrze Strzemińskiego,
reprodukcji. Oczywiście z reprodukcji czarno-białych. Niesłychanie fascynowała mnie średniowieczna i barokowa rzeźba w tym czasie, a z artystów no akurat miałem też dostępne takie książki w ojca bibliotece, to był to Moore i Hepburn Barbara. To byli rzeźbiarze, którzy działali na moją wyobraźnię po prostu. Pierwszą wystawę indywidualną miałem, jak się okazało, na czwartym roku będąc. Zaproponował mi ją profesor Chmarzyński z Krzysztofem Łubieńskim w Zakładzie Historii Sztuki. Od nowa skupiała środowiska uniwersyteckie, a więc ludzi o zupełnie różnych profesjach i młodzież. I profesorowie przychodzący do odnowy na spotkania właściwie nas traktowali jak partnerów. I czegoś takiego już więcej się w Poznaniu nie powtórzyło. To było warunkowane także działalnością Klubu Odnowa, dlatego że Klub Odnowa prowadził spotkania z bardzo wybitnymi ludźmi, którzy reprezentowali właściwie wszystkie dziedziny artystyczne w klubie. A było to organizowane również przez profesjonalistów, chociażby takich jak poeta Józef Ratajczak, który zajmował się spotkaniami z literaturą. Norbert Karaśkiewicz, znakomity skrzypek później w Norwegii, pierwszy skrzypek orkiestry symfonicznej, prowadził spotkania z muzyką. To był ewenement. To był ewenement w skali krajowej. Teatr prowadził tam Stanisław Chybanowski w Odnowie, Teatr Pięciu. Było to miejsce spotkań niesłychanie elitarnych, a jednocześnie niepozbawionych najmłodszych pokoleń. Bo ja studiowałem 6 lat, a na czwartym, piątym i szóstym roku bardzo wiele pracowałem poza pracownią, to znaczy poza pracownią rzeźby. Zajmowałem się grafiką, malarstwem, rysunkiem i ponieważ w większości w tych dziedzinach byłem samoukiem, dlatego że nie chodziłem do pracowni, nie uczestniczyłem w pracowni malarstwa tylko przez dwa lata, pierwsze dwa lata studiów, potem już nie. To powstał taki problem, mianowicie zgłębiania zagadnień i zgłębiania zagadnień obrazu, które można w dwojaki sposób przeprowadzać. Uzmysłowiłem to sobie właśnie jeszcze w czasie studiów. Jednym sposobem było to długie malowanie jednej pracy, a drugim to jednoczesne malowanie kilku wersji tej samej pracy. Jednym z istotnych nurtów w twórczości artysty jest doświadczanie przez sztukę problemów pozornie z niej nie wynikających, na przykład potencjalności, przezroczystości, pustki, paspartu, międzywartości i innych. To wynikło nie tyle z idei, ile z niedowierzania sobie, że w jednym
na jednym egzemplarzu obrazu przez przemalówki nakładania mogę osiągnąć to samo, co osiągnę pracując na wielu. To niedowierzanie było motorem, dlatego że jednak moje zainteresowania były takie, że bardziej chciałem wychodzić do malarstwa od świadomości, do twórczości, aniżeli od stosunku do natury, to znaczy od świadomości sztuki, a nie tylko od świadomości natury. I to był powód powstawania cykli prac, które z niedowierzania o rezultat mnożyły się. I mnożyły się i właściwie tak długo trwał cykl, dokąd nie wyczerpał jakby w swoich możliwościach, albo też został przerywany, dlatego że powstawał w ramach tego cyklu, w ramach tej problematyki tego cyklu następowało coś, co powodowało zajęcie się kompletnie czym innym. Jan Berdyszak pracuje cyklami. Do ważniejszych od 1962 roku należą Koła podwójne, Rysowane, Przezroczyste, Milczenie, Miejsca rezerwowane, Obszary koncentrujące, Fragmenty jako całości radykalne, Stany moralności, Belki krzyża, Ani konieczność, ani możliwość oraz Belki, do których powraca. Ostatnie cykle to Passepartout, Reinstalacje fotograficzne, Powłoki i reszty. No i to niedowierzanie, o jakim powiedziałem, było powodem właściwie tworzenia już przez cały czas w cyklach. Z tym, że cykle były wieloletnie, niektóre dziesięcioletnie i dłużej, a były cykle trwające 2 lata albo składające się z 5-6 prac. To zależało od właśnie tych dwóch czynników. Czy ja uznałem, że to się wyczerpuje, bądź też jak gdyby pracując nad tym powstawał nowy problem, który w międzyczasie rozpoczynał nowy cykl. Czyli że te przejścia między cyklami w jakimś sensie istniały. Czy któryś z cykli uważam za istotniejszy? No, sądzę, że tak akurat się teraz składa w tym momencie, że porządkowałem cykl grafik, które wspominasz, z odnowy, a więc z końca lat 50., 60. I to był cykl, który w gruncie rzeczy zupełnie zmienił mój stosunek do zawartości obrazu, dlatego że to, co było nazywane umownie tłem, czy dużą połacią obrazu, zwykle nie było, było drugoplanowe i nie miało znaczenia w treści obrazu. Ja tę zasadę po prostu odwróciłem, że środek obrazu nie był centrum dla narracji czy dla powstawania form, a one powstawały jakby na obrzeżach albo też wdzierały się w tę formę największą jakimiś formami, czy też papierem białym,
biały papier wciskał się w czarne formy. A więc powstał pewien proces odwrotny i te formy generalne z lat 60. zupełnie odmieniły mi możliwość widzenia intencji obrazu. I to ten cykl w tej chwili oglądając, no jak gdyby potwierdził mi te możliwości, które tam wtedy robiąc gipsoryty sobie stworzyłem. A potem to nigdy jak gdyby nie wyznaczałem sobie programu. Chciałem zawsze mieć pewną ogólną intencję, po to, żeby nie traktować tego doktrynalnie. I te cykle się na różny sposób, w zależności od problematyki, kształtowały. Dlatego, że to nie tylko były obrazy, nie tylko była grafika czy fotografia, ale przecież tak samo były to obiekty i instalacje przestrzenne, czy działania efemeryczne. Co do zawartości, one się zmieniały na skutek no, życia i moich zainteresowań natury mentalno-intelektualnej. Czyli mam taką pracę, którą szczególnie lubię, albo taką, którą szczególnie przegrałem. Otóż, jak powiedziałem już, te liczne podejścia do tych samych problemów były spowodowane właśnie tym niedowiarstwem. I jak gdyby zdawałem sobie sprawę, że cały cykl dopiero jest dla mnie pewnym doświadczeniem. Ale cykl jest skończony w szkicowniku, bo jak gdyby dany problem uznałem, że nie został zamknięty, bo nie byłem do tego gotów w tamtym czasie. I dlatego ma to bardzo przedziwną postać niekiedy właśnie w szkicownikach. Taki rytm dojrzewania mi narzucał się sam. Zawsze nieco innego, tylko istnienie mnie prowadziło po różnych wertepach cykli, o którychśmy tutaj mało powiedzieli, tylko o jakby pewnych formach jej istnienia. Także nie wiem, innego życia nie próbowałem, ale w tym życiu raczej robiłem to, co mi ono przynosiło.